Cześć, dziś sprawdzimy sobie Stradivarius. Chyba pierwszy raz się pojawia w tej serii u mnie na kanale, bo powiem Wam, że dużo teraz było ubrań bez poliestra, albo naprawdę w bardzo małej ilości. Jeśli nie kojarzycie tej serii u mnie, to ja szukam ubrań bez poliestru, albo żeby było bardzo malutko. Także jeśli Was również interesują takie ubrania bez poliestru, to serdecznie zapraszam. Jeśli chodzi o mnie, ja mam 162 cm wzrostu, więc jestem dosyć drobna. Także już nie przedłużając, zaczynamy. Mamy tutaj bluzkę, koszulę bym powiedziała, w 100% wiskoza i spodnie, gdzie jest 55% bawełny i 45% leoncelu. I to są takie spodnie, to jest określone eleganckie spodnie cargo. Natomiast czy one są takie super eleganckie? No nie wiem. Są z wysokim stanem. Całkiem ładnie leżą, na mnie są troszkę za ciasne, ja powinna mieć rozmiar większy, ja wziąłam 34, a 36 byłoby na pewno lepsze. Są zdecydowanie wygodne i oczywiście takie modne teraz z tymi kieszeniami. Jeśli chodzi o te spodnie, to nie jest mój styl, ale byłam ciekawa po prostu, jak ja będę w tym wyglądać. Jeśli Wy akurat lubicie tego typu styl, to myślę, że warto zobaczyć to właśnie w Stradivariusie, sobie przymierzyć. Co do bluzki, wiem, że w ogóle to jest wygniecione, ale trudno. Jest bardzo przyjemna, bardzo lekka. Uważam, że jest super na wiosnę czy też lato, dlatego, że jest taka cieniutka dosyć. Można sobie właśnie podwinąć na 3/4. Tu mamy nagusiczki, natomiast tutaj nie jest ona do końca rozpinana, więc nie można sobie ją tak nosić luzem. I myślę, że troszkę szkoda, bo fajnie jakby można było ją faktycznie tak luzem nosić i uważam, że można było ją po prostu nosić na dwa sposoby, jako po prostu taka narzutka albo koszula. Tu można ją w ogóle jeszcze sobie ściągnąć. Myślę, że to też nabierze fajnego kształtu dzięki temu. O, w ten sposób wygląda znacznie, znacznie lepiej. No, tak. Tak, o, teraz mi się już zdecydowanie bardziej podoba. Jest właśnie dosyć krótka, to znaczy jest tak do talii. Jest to ciekawa propozycja i uważam, że warta zwrócenia uwagi. Ja ją na przykład też widzę do takiej spódnicy. Zaraz właśnie przymierzę, bo też mam jedną ze Stradivariusa. Do jakichś bardziej eleganckich spodni, super sprawa. Do jeansów, nawet luźniejszych takich, mam jeans na przykład. No, uważam, że to jest ciekawa propozycja. Jednak założyłam trochę co innego, ale to też jest ze Stradivariusa. Są to spódnice o spodenki. Ja mam w rozmiarze S i kosztowały 99,90. I powiem Wam, że wygodne są ogromnie. Bardzo fajne. I właśnie mi się wydaje, że w tej koszuli w takiej wersji eleganckiej wygląda to super. Można na przykład to przełamać jakimiś cięższymi butami albo właśnie założyć sandałki eleganckie, beżowe, żeby był taki lekki wiosenny look. I wydaje mi się, że teraz ta bluzka jakby lepiej tej współgra. Natomiast to, co jeszcze chciałam powiedzieć o tych spodankach, od razu jak już je mam, to to, że tak dziwnie tutaj się odcina, bo to jest po prostu od tych spodenek, wiecie? Bo to jest tak, o, widzicie? Tak tutaj podszyte, co no słabo to trochę wygląda, wiecie? Bo to dobrze widać. Jeśli chodzi o tył, tutaj też te kieszonki są widoczne, widzicie? Się tak odcinają. Także muszę przyznać, że zamysł jest super, ale przez to, że to się tak wszystko tutaj odznacza, niestety odpada. Kolejne ubrania, to mamy koszulę dosyć krótką, ja tak tutaj ją akurat podwinęłam, o, jest w ten sposób dokładnie. Oraz spódnicę spodenki, drugi rodzaj, troszkę w innym odcieniu. Jeśli chodzi o spódnicę spodenki, to jest to rozmiar 36 i kosztuje 109 zł. Natomiast koszula jest to rozmiar XS i kosztuje 125 zł. Jeśli chodzi o spodenki, mamy tutaj bawełnę i leoncel. Jeśli chodzi o koszulę, jest tutaj wiskoza i 8% poliestru. Powiem Wam, że te spodenki już zdecydowanie lepiej leżą. Też są z takim wyższym stanem do talii. Uważam, że z tyłu też bardzo ładnie wyglądają. Są eleganckie, a przy tym takie przełamane, czymś bardziej luźnym. Chodzi o koszulę, bardzo mi się podoba, natomiast najbardziej ją widzę, wiecie, w jakim stylu? Po prostu całą rozpiętą, taką po prostu, żeby sobie zarzucić na top, mieć spodenki, na przykład właśnie jakieś luźniejsze czy spódnice, na to dołożyć właśnie biały top, założyć sobie te koszule po prostu luzem i wygląda to rewelacyjnie. Teraz akurat nie mam nic pod spodem, więc nie wiem za bardzo, jak Wam to pokazać. Tutaj mamy, słuchajcie, krótką kurtkę w stylu rustykalnym, mam w rozmiarze XS, a na dole spódnica jeansowa w białym kolorze, rozmiar 36 i kosztuje 125 zł. Jeśli chodzi o materiał, tutaj mamy 100% bawełny. Jeśli chodzi o dół, to jest 99% bawełny na 1% elastanu. I powiem Wam, że to jest tak przemiękkie, tak przemiłe, że ja jestem pod ogromnym wrażeniem. Ja po prostu ja mogę się w tym po prostu przytulić i tak sobie tak po prostu stać i siedzieć i w ogóle mega przyjemne. Jest to grubsze niż ta poprzednia koszula, którą Wam pokazałam.
jest mi w tym naprawdę ciepło. Pięknie wygląda i właśnie ją też widzę w takim stylu, po prostu sobie ją puścić luźno. Właśnie jeśli chcemy, mamy takie szersze rękawy, jeśli będzie chłodniej, nie wiem, nad morzem, gdziekolwiek na wyjeździe, chłodniejsze wieczory. I powiem Wam, że wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Ja też to widzę na przykład tę narzutkę z czarnym topem, czarne spodnie, czy też czarna spódnica, spodenki, cokolwiek, latem, czy właśnie wiosną i wygląda to przepięknie, uważam. Fajnie tak rozjaśnia całą stylizację. Jeśli chodzi o spódnicę, ona jest taka dłuższa. Byłam ciekawa, jak to będzie wyglądało przy moim wzroście 162 cm. I powiem Wam, że nie wygląda to źle, natomiast uważam, że dla wysokich dziewczyn będzie to wyglądało przepięknie. Fajnie, że jest taki rozporek, więc wygodnie jest chodzić. Super stylizację można w ogóle zrobić z taką spódnicą. Mam też tej wersji czarnej, więc zaraz Wam pokażę. Ale jest dosyć taka ciasnawa, wiecie, to nie jest taka super wygodna, jak na przykład to takie luźne, czy też te spodenki, które miałam wcześniej, były takie bardzo, bardzo luźne, wygodne. No tutaj już bardziej czuję, że te spódnice mam na sobie. I nie wiem, czy nawet nie wzięłabym jeszcze rozmiaru większego, bo teraz mam 36, co jest takim moim standardem, albo 34. Natomiast tutaj czuję, że mogło być nawet jeszcze luźniej, także jeśli będziecie zastanawiać nad tą spódnicą, to weźcie sobie dwa rozmiary, taki swój standardowy i troszkę większy. Od razu jak założyłam sobie ten top, bo to jest akurat top z Unseen, to pokażę Wam tamtą koszulę, co mówiłam Wam, że będzie super wyglądać w rozpiętej opcji. I zobaczcie, myślę, że to wygląda fajnie, tak właśnie luźno, swobodnie, do tego właśnie jakieś jasne, na przykład spodnie, spodenki, spódnice, cokolwiek. Jakiegoś smaczku dodajemy tej stylizacji. I powiem Wam, że nie jestem w stanie zdecydować, czy podoba mi się bardziej ta koszula, czy ta poprzednia, dlatego że ta jest cieńsza, więc ona się lepiej sprawdzi przy takich cieplejszych temperaturach, już bardziej letnich bym powiedziała, na wieczór właśnie letni sobie założyć. Natomiast tamta jest grubsza, było mi w niej zdecydowanie cieplej i ona się po prostu sprawdzi, mi się wydaje, teraz w tym przejściowym etapie wiosennym, kiedy jest po prostu jeszcze chłodniej, ale chcemy coś na siebie narzucić. No bardzo mi się podoba w ogóle ta opcja, żeby tak sobie zarzucić. I to, że one są krótsze, to sprawia, że ładnie podkreślamy swoją talię. Nie jest tak bardzo nisko, że to po prostu robić takie pudełko, tylko fajnie można te talie sobie rzeczywiście podkreślić. Ok, teraz chciałam Wam pokazać jeszcze tę czarną spódnicę, czy jest to to samo, co ta biała, tylko po prostu czarna. Ta wydaje mi się być bardziej wygodna, nie wiem, czy to zależy od farbowania, że tę białą trzeba jakoś bardziej, nie wiem, nie znam się, nie będę to się wymądrzyć, bo nie mam pojęcia. Ale ta jest zdecydowanie wygodniejsza, jest ten sam rozmiar, to jest ten sam model, po prostu inny kolor. I wygląda bardzo fajnie, jakoś podoba mi się chyba bardziej niż ta biała, mimo że jak zamówiłam, byłam bardziej za tą białą, a się okazuje, że teraz jak założyłam to ta czarna, bardziej mi się podoba. I założyłam też do tego właśnie czarny top, żeby zrobić taką czarną bazę i do tego rozjaśnić sobie tą koszulą. I myślę, że wygląda to bardzo fajnie tak na co dzień, ale też już trochę inaczej, jest to trochę przełamane. I uważam, że właśnie taka koszula super rozjaśnia całą tę stylizację. Ogólnie właśnie tak teraz na lato. Ja w ogóle teraz szukam zdecydowanie jaśniejszych ubrań. Wcześniej miałam taką fazę na czarne ubranie, teraz jakoś w ogóle... Ale jednak ta spódnica wygląda, uważam, że wygląda lepiej. I mamy teraz, słuchajcie, sukienkę. Mamy tutaj 90% wiskozy, 10% poliestru. I powiem Wam, że nie jest to najwygodniejsza sukienka, jaką do tej pory miałam. Jest taka dosyć ciasna. Jest to ciekawe w ogóle, jeśli chodzi o te rozmiary teraz, bo wcześniej Stradivarius był zawsze dla mnie za duży i brałam najmniejsze możliwe rozmiary. A teraz się okazuje, że te rozmiary najmniejsze wcale takie najmniejsze na mnie nie są. I to jest szmizierka średniej długości z leoncelu. Leoncelu? W ogóle jest dziwne, bo nawet co jest wiskoza. No nic. Mamy tutaj rozmiar XS i jest to 139 zł. Jeśli chodzi o kształt, jest bardzo ładna. Uważam, że kształt jest piękny, kolor też jest przepiękny. Ja na przykład to bym wolała mieć bardziej tak rozwinięte, żeby było tak troszkę luźniej, żeby nie było wszystko takie zabudowane mocno. Natomiast ciężko to zrobić, bo to jest takie sztywne. I w ogóle ja bardzo czuję te wszystkie szwy, jakoś mi tak drapią, w ogóle to jest przedziwne. Mam wrażenie, że ten materiał jest zupełnie inny niż jest napisane i na wersce, i na już w ogóle leoncel, to w ogóle tutaj tego nie ma zupełnie. Więc to jest ciekawe, coś tutaj te informacje się nie zgadzają. Ja słuchajcie, też takie sukienki właśnie koszulowe, które się rozpinają w pełni, lubię nosić jako takie po prostu narzutki, jako taki płaszcz. I myślałam, że może w tej formie byłby zdecydowanie lepszy, natomiast ja lubię mieć te dwa w jednym. Jeśli mam taką możliwość, no to mieć jako sukienkę i taką właśnie narzutkę. No coś mi tu drapie cały czas, słuchajcie, to nie są nawet te szwy. Drapie mi, jakby tutaj była wełna, trochę wełny, która... O my god, nie, to nie, to nie może się udać. Więc coś tu jest nie tak z tą koszulą, zdecydowanie ze składem, coś tu nie gra. Przedziwne to jest.
bardzo przedziwne, jeszcze takiej sytuacji nie miałam. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, byłoby to na tyle. Dajcie znać, co najbardziej Wam się spodobało z tego zestawu. Jak widzicie, no ja w tym, po prostu w tej koszuli jestem zakochana. Jest tak milutka, tak przyjemna, że najchętniej bym jej w ogóle już nie zdejmowała. I co? Żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć!